Hej, cześć, witajcie, z tej strony ja, Mikalo, witam was w kolejnym odcinku z Blockstroplet na moim kanale. A dzisiaj będziemy sobie przechodzić parkury na magicznych mocach. Bez by dodało takie właśnie ślady na Blockstroplet, ja to tak nazywam. Mamy naprawdę dużo efektów do wypróbowania. Są niestety to tylko efekty dla VIP-ów. Jeżeli chciałbyś, żeby te ślady były dla wszystkich, nie tylko dla VIP-ów, to zostaw łapkę w górę pod tym odcinkiem, a my przejdźmy już do odcinka. Jestem na koncie miłego psa, ponieważ ona dostała VIP-a. W sumie musimy na pewno zmienić sobie skina, bo ja chciałbym mieć swojego. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać tutaj. Na parkurze oczywiście też działają te efekty. No i są one naprawdę mega fajne. Napiszcie w komentarzu po odcinku, jaki jest wasz ulubiony efekt. Ten efekt jest naprawdę bardzo ładny. Akurat jeden jest jeden z lepszych, bo no bo mam dużo kolorów, jest fajny. Ogólnie mega mi się podoba. Ale szkoda, że te ślady nie są dla każdego, bo ja nie mam VIP-a na swoim koncie i po prostu no przez to jest troszkę lipa. Także dobra, tu jeszcze sobie jeszcze to przejdziemy. I za chwilę zmieniamy kolejną moc. O nie, tam są magnezy. Także jakiś byśmy sobie efekt dali. Na przykład, o, okej, okay. Czemu taki się zrobił? Dobra, ale dobra, lecimy. O, magnezy przyciągają. Halo, uciekamy, uciekamy. Ja myślałem, że to będzie inny kolor, a to jest taki jakiś taki prawie tęczowy. Nie wiem, czy to się nie, czasami nie zbukowało, ale dobra. Dobra, tam teraz do tego kryształu zmieniamy efekcik. Okej, okay, ale tu mamy mroczny efekcik, widzowie, taki z czaszkami. No okej, okay, jest całkiem spoko. Na przykład na jakiś Halloween i tak dalej, to on całkiem spoko on wygląda, nie? Do tego parkoura troszkę tak wiecie. Niezbyt pasuje, ale no. Dobra, mamy tutaj kolejne rzeczy. To sobie odpalimy na przykład efekcik jakiś zwykły, bo w ogóle są od poziomów, od poziomów naszego konta. I tutaj w ogóle są na 100 levelu i na 95 są zablokowane, bo mi pies nie ma takiego levela. Ale widzowie, tu macie zdjęcie z mojego konta i w sumie te efekty nie są za bardzo jakieś niesamowite. Także, no nie wiem, takie są średnie. I to jest w ogóle ciekawe, bo tu mamy jakiś w ogóle kryształ zielony, jakby nie rozumiem, o co chodzi. Aha! Co jest? Wow, ale fajne, dobra, lecimy. Lecimy z tym właśnie efektem. Dobra, hop. O kurde, ue. Dobra, teraz tu, teraz tutaj. Zobaczmy sobie lawę. Wow, jak lawa jest. Ale lawa super wygląda, widzowie, no. Fajnie, przecież tak trochę tego. Ale w ogóle to jest fajne. Jak się zatrzymiecie, to się, jesteście taką dżdżownicą. Aha, teraz się to nie działa, ale w Nexusie to działało przed odcinkiem. Także zobaczymy za chwilę. Bo był, nie wiem, czy to był bóg przypadkiem, ale jak się pobiegło i potem się zatrzymało, to potem to zostawało i wyglądało, jakby były normalnie jakimś dżdżownicą czy czymś takim. Także wiecie. Okej, okay, mamy kryształ. Dobrze, dobrze. Kolejny tutaj do testu. Na przykład weźmiemy sobie taki morski. O, jakiś morski. Okej, okej, okej. Fajnie wygląda taki inny. O, tu w Nexusie w ogóle lepiej widać te kolory. O, ten różowy jest fajny. I on ma jeszcze takie gwiazdki. Oj, widzicie, patrzcie to. Jesteśmy w ogóle taką dżdżownicą, jak się zatrzymamy, nie? I że, patrzcie, jestem normalnie taką. To wygląda jakby był dżdżownicą ten efekt, patrzcie. I normalnie jakbym grał w Slitherio, nie? I to się tak mogę obkręcać graczy jak normalnie w Slitherio. I patrzcie, patrzcie to. Normalnie bym grał w Slitherio. Ej, jakby BSP zrobiło tryb taki, to byłoby naprawdę mega, bo w sumie no trochę to pasuje, co nie? Widzę, jakbym mogę tak normalnie obkręcać graczy, no taki, a w sumie to pasuje, taki różowiutki. Okej, okay, okej, okay. No niestety ty nie masz VIP-a, wiosna teraz, patrz jaki, ej patrz to jak się teraz to tak, jak długo się to przykręca, widzicie to? Normalnie te ślady są czasami takie, że one się zapisują, nasz jakby, jak, jakby to i gdzie chodziliśmy, co nie? Jakby to tak fajnie wygląda, czy mogę tak jakby wiecie, fajnie to wygląda, naprawdę. Chyba to zależy od danego efektu, niektóre mają tak, że od razu znikają, a niektóre właśnie po kilku sekundach dopiero. Ja idę dalej, dalej leci. Tam już teraz znika, ale, ale dalej, dalej coś tam jest, nie? Dobra, hop, hop. Okej, kolejny ślad. Nie wiem, zobaczmy na przykład ten zielony. Czy zielony będzie działać? O, widzicie ten na przykład zielony tutaj? O, nie zostawia śladów od razu, to nie? A ten, a zobaczmy ten ogniowy. No ogniowy też jest taki, że... Ale fajnie, wygląda jakbym się w ogóle palił non-stop. Aha, widzowie, patrzcie na to, bo to chyba jest różnica, widzowie, bo patrzcie, ej. Są takie właśnie końcówki, nie, efektu. A tutaj na końcu są właśnie takie zawijane i to chyba oznacza, że efekty są właśnie takie dłuższe. Chyba o to chodzi, widzowie, dobra, czyli jak macie większy level, to po prostu macie troszkę dłuższy efekt. Jakby macie sobie tak, wiecie. A jak wybierzemy sobie na przykład, czekajcie, jakiś... I ten boom, okej, zobaczmy jak ten boom wygląda.
O, no taki średni trochę. O Jezu, co się dzieje? Dobra, jestem. No taki średni on jest, taki przeciętny. Niezbyt za fajnie wygląda, ten mi się akurat nie podoba. O, tu mamy w ogóle z bąbelkami, widzowie. Normalnie, fajny ten, taki delikatny, taki, niezbyt taki, wiecie, zwracając uwagę, taki delikatny, delikatne bąbelki tutaj mamy. W sumie pasuje do skinka mojego, bo też jest taki niebieski, w sumie tak mocno jak te poprzednie kolorki. O, mamy taki ciemny park, który wybierzemy sobie. Ja sobie wybierę tą tęczę, bo ta tęcza wygląda naprawdę fajnie, nie? Tak fajnie wygląda, chociaż chyba taka tęcza była na jakimś chyba skinie, w sensie na przedmiocie, na przedmiocie dolnym chyba jest, kiedyś coś takiego było, nie? Że jak używał się jakiś przedmiot dolny, to on miał taki podobny efekt, pamiętam, i ludzie się tym zachwycali, a teraz mamy takie coś po prostu jako ślady i możemy sobie używać, kiedy tak naprawdę chcemy. Mogę mieć nieskończoną ilość kryształków i nic się mi nie stanie, widzowie, bo na moim normalnym koncie trochę jest o to problem, a tutaj nie ma po to problemu, widzowie, bo po prostu mamy tutaj VIP-eczka. A w ogóle, widzowie, dodali VIP-a na tydzień, nie wiem czy wiecie, pewnie wiecie, ale o nie, tam jest klucz, kurde bele. Dodali VIP-a na tydzień, ale jest on droższy niż jeszcze kiedykolwiek, bo kosztuje teraz 18 zł, a przedtem kosztował chyba 15, także no cóż, bywa po prostu. Także no, pewnie go kupię niebawem, ale nie wiem kiedy jeszcze. Zobaczymy. Są chyba te ślady takie, że jak się wam skończy VIP, to po prostu znikają wam te ślady i nie możecie ich używać, nie? Bo one chyba nie są do kupienia, tylko one są właśnie za level po prostu. Ich się chyba nie kupuje i po prostu macie od razu za po prostu poziomy. Czyli jak po prostu się nam skończy VIP, no to tych śladów nie mamy. O, ten fajny jest taki zielony, nie? Taki wow, i patrzcie, jak to świątki robimy. To wygląda jakbym, patrzcie, jakie to fajne jest, nie? By zapisuje nasze po prostu ruchy, nie? Ruchy naszej postaci i po prostu wiecie. Dobra, okej. Dobra, udało się. Dobra, lecimy dalej. Pewnie fajnie to wygląda, jak na przykład 5 osób ma VIP-a i używa na przykład różnych efektów, to pewnie się tak fajnie to wygląda. Tu niestety no tutaj nie mają osoby VIP-ka i tutaj nie możemy sobie tego tak potestować. O, taki biały, jakiś taki podejrzanie biały jest taki tutaj. Aha, okej, taki delikatny, dobra. Taki delikatny, a ten się różni. A, okej, mamy albo delikatny biały, albo taki troszkę mocniejszy. No okej, dobra, spoko. Taki jakbym był takim duszkiem, widzowie, z tym duszkiem. To by pasowało w ogóle, ten ślad by pasował do skina, jakbym był jakimś, nie wiem, duszkiem. To wtedy wiecie, taki fajny efekt byłby, nie? W sumie tak wygląda. Ładne są te ślady, chociaż czekam na więcej śladów. Pewnie będą jeszcze jakieś ślady, tak mi się wydaje, że coś tam jeszcze dodadzą. To tak na początek tyle dodali, ale coś tam jeszcze pewnie wprowadzą. Chyba że nie, chyba że tylko tyle będzie, bo w sumie to są za poziomy, więc oj, może być ciężko. W ogóle jeszcze jest chyba dynamitowanie mój skin, jak zwykle, no, typowo. A czy w ogóle działa to na kopaniu, te efekty, czy nie działają, bo w sumie to może być ciekawe, czy to działa, czy to nie działa. Bo mogłoby, jeżeli miałoby być na kopaniu, to mogłoby to przeszkadzać graczom troszeczkę. Aha, jest, czyli mogę używać sobie tego wielkiego efektu zawijanego i po prostu wiecie, graczy denerwować, no patrzcie, no fajnie, nie? Ktoś jest tutaj VIP-em, widzowie, ktoś mógłby pokazać swoje efekty. O, jest do Mikicia, o, patrzcie ile osób, patrzcie, jak mamy zawijane, to mogą mieć dwa efekty naraz, ale to fajnie wygląda. Tu Mikalo nagrywam, zobaczymy, co napiszą widzowie. W ogóle dodali jakąś muzykę, ale to tak w sumie średnio jest wykorzystywane, tak szczerze, więc nie wiem. Pozdrawiam. Dobra widzowie, kończymy odcinek. Dziękuję wam za oglądanie. Napiszcie, jaki ślad jest waszym ulubionym. Moim zdaniem te zawijane są mega ładne. Jakbym miał wybrać, to albo różowy. Nie no, w sumie każdy jest fajny. Każdy, patrzcie, każdy ma jakiś normalnie fajny akcent. Te lawy całkiem są git. Te płomienie są fajne. O, to też jest bardzo ładne, fajne. Także do zobaczenia, pa!